Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. I proszę Państwa, w dzisiejszym filmie będę chciała Państwa zaprosić do medytacji ze szczęściem. Proszę Państwa, bardzo często spotykając się z Państwem, jako moimi klientami, jako moimi kursantami, Państwo prosicie mnie o różnego rodzaju rytuały, na miłość, rytuały na powodzenie ogólne, rytuały na dobrą pracę, czy rytuały na zdrowie. I oczywiście, proszę Państwa, ja o tych rytuałach będę mówiła w swoich kolejnych filmikach. Przynajmniej raz na miesiąc będę chciała jakiś rytuał Państwu powiedzieć. Łatwy, ale skuteczny, tak abyście Państwo mogli zaczarować swój los, właśnie zaczarować swój los pozytywnie. Ale dzisiaj, proszę Państwa, chciałabym Państwa nauczyć bardzo krótkiej medytacji, która będzie Was otwierała na szczęście. Generalnie plan miałam inny, bo plan miałam taki, że najpierw będę Państwa uczyła rozluźniania się, mówienia, co to jest medytacja, dlaczego warto medytować. I myślę, że to zrobię, proszę Państwa, ale nie w dzisiejszym filmie, bo niestety nie mam na to czasu, bo niedługo już wyjeżdżam i dopiero wracam po nowym roku, a chciałabym, abyście Państwo w ten magiczny czas, czas cudów, cudów Bożego Narodzenia, błogosławieństw anielskich na Boże Narodzenie, otworzyli się na energię szczęścia. I dlaczego na energię szczęścia? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli jest się w energii szczęścia, ma się szczęście, to po pierwsze, jest się zdrowym, a nawet jeżeli jest się chorym, to trafia się na dobrych lekarzy. Nawet jeżeli jakaś choroba nad nami wisi, to szybko ją rozpoznamy. Ludzie będą nam podpowiadali, co zrobić, żeby wyzdrowieć. Jeżeli mamy szczęście i nawet były partner nas porzucił, to mając szczęście, podziękujemy mu kiedyś, bo zrobił miejsce na kogoś lepszego. Mając szczęście, proszę Państwa, nie powinniśmy się martwić o swoje pieniądze, dlatego że mając szczęście, będziemy przyciągać do siebie możliwości zarabiania pieniędzy i dary od losu. I co trzeba zrobić? Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba otworzyć się na energię szczęścia. Ja Państwa do tego wprowadzę poprzez króciutką relaksację i później powiem: otwórz się na energię szczęścia płynącą do Ciebie z niebios. I jednocześnie będąc w swoim czakramie serca, przypomnij sobie moment w swoim życiu, kiedy byłaś najszczęśliwsza. Poczuj to szczęście w każdej swojej komórce ciała, w całej swojej duszy. I będę Państwa przez to przeprowadzała krok po kroku. Oczywiście bym chciała powiedzieć, co dlaczego, to powiem w następnych odcinkach, ale przed moim wyjazdem chciałabym Państwu właśnie zrobić taki prezent na święta Bożego Narodzenia i na nowy rok, żebyście z tą energią szczęścia weszli w ten nowy okres. Również żebyście z tą energią szczęścia, będąc na balu sylwestrowym albo w domu, wtedy kiedy wybije godzina 12, oczywiście z ukochanymi osobami, ale pomyśleć sobie, jak właśnie to szczęście promieniuje z niebios na Was, jak Wy promieniujecie do wszystkich innych, w ten sposób zaczarowując swój dobry los, zaczarowując nowy rok 2019. Więc kochani, ważne jest, że jak powiem, właśnie przypomnij sobie ten moment szczęścia. Już nawet teraz możecie Państwo zrobić burzę w mózgu, burzę myślenia, kiedy ten moment był. Może wiele lat temu, bo ostatnie lata były złe. Ale po co ja proszę, żeby sobie przypomnieć, żeby znowu to szczęście było w Waszym życiu. I zamknij teraz oczy. I upewnij się, że masz prawidłową pozycję do medytacji, że Twoje dłonie leżą na Twoich kolanach, stopy dotykają podłogi, a kręgosłup jest wyprostowany. Wdychaj spokój i wydychaj z
każdym oddechem coraz bardziej, coraz głębiej rozluźniaj się i poczuj, jak energia rozluźnienia, relaksu wypełnia Twoje stopy. Jak z każdym Twoim oddechem są one coraz bardziej zrelaksowane. Wdychaj spokój i wydychaj w swoim własnym tempie. I poczuj, jak energia relaksu, rozluźnienia, błogości wypełnia Twoje łydki, kolana i uda. A Ty pozwalasz swojemu ciału na rozluźnienie. Wdychasz spokój i wydychasz. Z każdym oddechem coraz bardziej, coraz głębiej otwierasz się na energię relaksu. Jeżeli do Twojego umysłu przychodzą jakiekolwiek myśli niezwiązane z medytacją, nie walcz z nimi. Pozwól im zaistnieć. Poświęć chwilę uwagi, a same rozpłyną się. Wdychaj spokój i wydychaj. I poczuj, doświadcz, jak energia relaksu, błogości wypełnia Twoje pośladki i podbrzusza. Jak przyjemnie być zrelaksowanym. I poczuj, jak energia relaksu wypełnia całą Twoją klatkę piersiową. Jak Twoje płuca napełniają się życiodajnym tlenem, dotleniając i uzdrawiając Twój cały organizm, Twoje całe ciało. Wdychasz spokój i wydychasz spokój. Wdychasz zdrowie i wydychasz. I poczuj, jak energia relaksu, rozluźnienia, błogości wypełnia cały Twój kręgosłup, całe Twoje plecy, rozluźniając każde ścięgno, każdy mięsień. Jak każda komórka Twojego ciała w Twoim tułowiu napełnia się relaksem, błogością i rozluźnieniem. I poczuj, doświadcz, jak energia relaksu, rozluźnienia, błogości wypełnia Twoje dłonie, jak energia relaksu, rozluźnienia wypełnia Twoje dłonie, przedramiona i ramiona. A Ty pozwalasz sobie na rozluźnienie. Pozwalasz sobie na bycie ze sobą. Wdychasz spokój i wydychasz. I poczuj, jak energia relaksu, rozluźnienia, błogości rozluźnia Twoje barki,
Kark i szyję. Jak energia relaksu wypełnia Twoją głowę, najpierw jej owłosioną część, a potem całą Twoją twarz. Jak rozluźnia się Twoja broda, usta, policzki, nos, powieki i skronie. Jak energia rozluźnienia, błogości, otwierająca cię coraz bardziej na dary płynące z medytacji, wypełnia twoje czoło i całą twoją głowę. Wdychasz spokój i wydychasz. Z każdym oddechem coraz bardziej, coraz mocniej, coraz głębiej otwierasz się na dar tej medytacji. I poczuj swój czakram serca, znajdujący się na wysokości Twojego serca fizycznego. Bardziej po środku. I wdychaj przez ten czakram energię spokoju i rozluźnienia. Wdychaj spokój i wydychaj. Z każdym oddechem coraz bardziej, coraz głębiej. Otwórz się na pozytywne zmiany w swoim życiu. Na zaproszenie energii szczęścia, błogosławieństw do Twojego fizycznego życia. I przypomnij sobie, kim jesteś. Że jesteś duszą, którą dobry Bóg zesłał na ziemię, aby doświadczała cudów życia na planie fizycznym. Jeżeli jesteś osobą niewierzącą, możesz poczuć energię źródła. Pełną miłości, akceptacji, czy energię wszechświata, która z góry, poprzez światło Twojej duszy, które się znajduje nad Twoją głową, napływa do czakramu koronnego, znajdującego się na czubku Twojej głowy. I poczuj tą energię. Poczuj energię miłości absolutnej, akceptacji i dobroci, bez względu na to, cokolwiek uczyniłaś w swoim życiu. Wdychaj miłość i wydychaj. Wdychaj akceptację i wydychaj. I z powrotem skup się na swoim czakramie serca i przypomnij sobie najszczęśliwszy moment w swoim życiu. I poczuj, jak napełnia to wspomnienie. Szczęścia, szczęściem i radością Twoje serce. Jak każda komórka w Twoim ciele, każda cząstka Twojej duszy zaczyna się radować na wspomnienie tego wspaniałego momentu.
Pozwól, aby szczęście napłynęło do Twojego całego ciała, całej duszy i do Twojej drogi życiowej. Możesz teraz też poprosić ze swojego serca Boga Najwyższego, energię Wszechświata, energię źródła o dar szczęścia i błogosławieństw na Twoje życie. I poczuj, jak promieniujesz szczęściem cała, jak cała Twoja aura wypełniona jest energią szczęścia, sprawiającą, że do swojego życia od tej pory będziesz przyciągała, będziesz przyciągał same dobre rzeczy. Będziesz wchodził w rezonans z dobrymi ludźmi i będziesz innym dawać szczęście. Poczuj tą energię nie tylko w swoim ciele, ale również w całym pokoju, w którym jesteś, pomieszczeniu, i promieniuj nią na zewnątrz. Promieniuj do wszystkich ludzi, znanych i nieznanych Ci. Promieniuj do wszystkich istot, roślin, jeszcze bardziej otwierając się na szczęście. I teraz z powrotem skoncentruj się na swoim czakramie serca. I ze swojego serca, wyobrażając sobie, że idziesz drogą swojego życia, otwórz się na błogosławieństwa. Błogosławieństwa płynące z niebios. Błogosławieństwa na Twoją drogę życiową. I poczuj, doświadcz tego, co chcesz osiągnąć w 2019 roku. I zrób krok do 2019 roku z tym, co chcesz osiągnąć. Czując całym swoim ciałem, całą swoją duszą, że już to masz. A aniołowie i dobry Bóg sypią na Twoje życie błogosławieństwa. Błogosławieństwa na miłość, dobre zdrowie, szczęście. A Ty idziesz tą wspaniałą drogą, pełną miłości, radości i błogosławieństw. Możesz teraz wyobrażać sobie to, co chcesz osiągnąć, jako że to już masz. Możesz poczuć bycie z osobą drugą, trzymanie się z nią za ręce i wspaniały związek. Możesz poczuć szczęście nadmiaru własnych pieniędzy i szczęście bycia zdrową. Poczuj te wszystkie błogosławieństwa i w myślach powiedz sobie: już to mam. I poczuj, jakbyś to miał. I powoli, z powrotem, skup się na swoim czakramie serca. I powiedz sobie: niech to albo coś lepszego będzie moim udziałem i wszystkich z tym związanych. I ze swojego serca podziękuj energii Wszechświata, energii Boga Najwyższego,
energii źródła i aniołom błogosławieństw za dar dobrego roku 2019 roku, za dar szczęścia, dobrego zdrowia, miłości i bogactwa. I ze swojego serca podziękuj również sobie za to, że znalazłaś dla siebie chwilę na tą cudowną medytację. I zanim wyprowadzę Cię z medytacji, wszelkie dobre rzeczy, które zadziały się w medytacji, powinny zostać ugruntowane. Więc jeszcze raz, będąc w energii szczęścia, błogosławieństw anielskich, wyobraź sobie, że od Twoich kolan poprzez łydki, stopy, podłogę, ziemię, aż do jądra ziemi odchodzą korzenie. Korzenie przywiązujące dobre dary z medytacji na plan ziemski. Tak, abyś to, co dobre, co zobaczyłaś w medytacji, zadziało się w Twoim życiu. Jak najszybciej, jak najlepiej, nawet jeszcze lepiej i wspanialej, niż to widziałaś. I teraz powoli zacznij odczuwać swoje ciało, energię zdrowia, mądrości w swojej głowie. Poczuj swoją szyję, ramiona, przedramiona i dłonie. Jak wspaniale w nich płynie krew, w żyłach, tętnicach, naczyniach włosowatych. Jak radość i szczęście zadomawia się w Twoim ciele. Poczuj fizycznie swój kręgosłup, swoje plecy, swoją klatkę piersiową. Poczuj, jak wspaniale w tych częściach Twojego ciała funkcjonuje energia. Energia zdrowia, radości i szczęścia. Poczuj fizycznie swoje pośladki, podbrzusze. Poczuj energię w swoich udach, kolanach, łydkach, stopach. Możesz się przeciągnąć, ziewnąć. I w momencie, kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy, wróć tu i teraz i to, co dobre z medytacji, przenieś na swoje życie. I tego z całego serca Ci życzę. A więcej informacji, krok po kroku o medytacji, nagram w kolejnych odcinkach. Zapraszam do polubienia tego filmiku i do subskrypcji. Niech moc, miłość, szczęście, dobrobyt rozświetla Waszą drogę i będzie z Wami każdego dnia. Dziękuję.